Siostry i bracia, czołem strażacy. Drodzy, bardzo serdecznie witam was wszystkich w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Witam was, siostry i bracia, w Chrystusie Jezusie. Witam wszystkich druhów i druhny ochotniczych straży pożarnych, państwowych straży pożarnych. Drodzy, i na wasze ręce chciałbym złożyć serdeczne życzenia w imieniu własnym, w imieniu kapelana Adama Glajcara, w imieniu kapelana Sebastiana Oleńskiego. Drodzy, ten czas Bożego Narodzenia możemy wsłuchiwać się w słowo, które niesie nam pokój, radość i nadzieję. A dzisiejsze słowo, hasła dnia, które zapisane jest w książeczce z Biblią na co dzień, mówi nam takie słowa. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale 14 wierszu tak czytamy. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. A słowa, które towarzyszą nam dzisiaj wyjęte ze Starego i z Nowego Testamentu, to słowa z pierwszej Księgi Królewskiej z 8 rozdziału 66 wiersza. Odeszli do swoich namiotów, radośni i dobrej myśli z powodu wszelkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Dawidowi, swojemu słudze, Izraelowi, swojemu ludowi. Ewangelista Łukasz w 2 rozdziale 16 i 17 wierszu tak pisze. Pasterze śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Drodzy, i my dzisiaj w ten świąteczny czas chcemy Bogu dziękować za Jego łaskę i miłosierdzie okazaną nam w Jezusie Chrystusie. Bo to Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I my również, drodzy, możemy ujrzeć Jego chwałę. Chwałę, która dla nas wszystkich ma być pewnikiem tego, że rozgłaszając tą wieść, tą radosną wieść, razem z Jezusem Chrystusem będziemy się cieszyć. Drodzy, czas Bożego Narodzenia to nie tylko czas popatrzenia się na niemowlątko i żłób, ale to czas przede wszystkim popatrzenia się na Króla. Króla, który przychodzi do nas, który chce z nami zamieszkać każdego dnia, nie tylko w te święta, nie tylko w ten radosny i świąteczny czas, ale każdego dnia chce być nam wsparciem i pomocą w trudnych chwilach. I drodzy, wszyscy dobrze wiemy, że czas Bożego Narodzenia to dla naszej służby strażackiej czas również czuwania. Czuwania, aby wszyscy mogli te święta przeżywać w spokoju i pokoju. Dlatego, drodzy, wam szczególnie polecam te słowo, abyśmy mogli czuwać i w Jezusie Chrystusie być wiernym tym wszystkim zasadom, które dają nam pewność, że razem z Nim będąc, będziemy mogli wykonywać dobrze swoją służbę. Drodzy, życzę wam wszystkim błogosławieństwa Bożego na ten drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, na ten czas, kiedy Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Amen.